Marcin Kudelski, witam z przedsiedziby firmy Radwag. Firma Radwag to jeden z liczących się liderów w branży firm wagarskich. To właśnie tu odbywają się kilkudniowe cykliczne szkolenia dealerów z różnych stron świata. Firma Radwag. Czym wyróżnia się na tle firm konkurencyjnych? Pewnie wyróżnia się szybkością wdrażania nowych produktów i dynamiką rozwoju, bo jest to jak na tej klasy zaawansowane technologie bardzo duża dynamika i bardzo w tej chwili osiągnięta bardzo wysoka jakość tych produktów. A jakie ciekawe pomysły na dalszy rozwój firmy? Niewątpliwie automatyzacja procesów pomiarowych. Automatyzacja procesów pomiarowych nie dotyczy nie tylko WAG, ale i całej gospodarki. Dotyczy to również przemysłu, który jest każdy widzi na co dzień, na przykład samochodu. Samochód potrafi jeździć dzisiaj bez kierowcy. Tak samo jak i WAGA z automatycznymi systemami podawania, z automatyką pełną, potrafi dokonywać kilkudziesięciu czy kilkuset pomiarów bez jakiejkolwiek obsługi operatora. Jeszcze jedno pytanie chciałem zadać odnośnie szkoleń, które odbywają się cyklicznie w firmie. Chciałem zapytać się, jaki jest cel takich szkoleń? Wszystko znowu wynika z misji i z filozofii sprzedaży zaawansowanych produktów. Żeby sprzedawać zaawansowane produkty, trzeba mieć zaawansowany dział rozwojowy, trzeba mieć dobrą technologię produkcji, ale trzeba umieć je sprzedać. Żeby je sprzedać, trzeba mieć zaawansowaną wiedzę sprzedawców. Jak nie będzie zaawansowanej wiedzy sprzedawców, to najdoskonalszy produkt sam się nie sprzeda. Jaki charakter ma to szkolenie? Czy to jest szkolenie teoretyczne, czy to jest szkolenie praktyczne? So our training that we are right now offering to our partners, it has the character of practical as well like theoretical. So we are presenting them presentations about the new products, functionalities, possibilities, how to offer and sell such of ideas on market. But as well, we are doing the practical training. So we've got in the same time the workshop. Our dealers, they can basically touch the product. We present them in the whole time, full series of products, the new line, the new products that we're going to offer them, and it looks like that first of all we give them the chance to touch, to see, to play with the devices, just to convince them by heart what kind of product we're going to offer. As well, like we've got some workshops, so we give them the basically job to do. So we prepare them something like a set of actions that they need to follow, just to show them the possibilities of a new product. Czy szkolenie Golden Platinum jest szkoleniem produktowym? Not only, because we offer in the same time parallel, we are offering the service training. So in the same time, we've got service training for our distributors, and during that training, we show them the possibilities of new products on that service side. So we also show to our technicians, to our partners, how to work with the new products, because the new ideas means new tools first of all, and as well new approach to be able to service the devices if there will be a need, or basically just to have the chance to regulate if such of things happens on the side of customer.
Jaki jest cel twojego szkolenia? What's the purpose of my training? So the main purpose of the training is to get familiar our partners in business with our products, with news in our offer. I'm trying to explain them how it works, what new functionality of software introduced recently, and so on. Jakie produkty promujesz? As I said, I take care of industrial part of our catalog. So today I will try to give some information about the newest product in our catalog. I mean, mostly new indicators and new function of the software. Teraz spróbuję zadać kilka pytań uczestnikom szkolenia. Zapytam ich o nowe produkty firmy i czy takie szkolenia są potrzebne. Yeah, the training is very, very important because this is the only way the company can communicate its activities and the pace at which it is moving to its partners. And the partners are the bridge to the end users, to the customers. So it's very important that the partners are very learning companies and able to learn and also to keep pace with the company's innovations and to communicate to the customers and bring useful feedbacks. Jak ocenia pan wartość przekazaną na szkoleniu? It's good for everyone. I mean, it's for top level, beginning level, medium level. I find it interesting and good. Co sądzisz o naszych produktach? Oh, it's always nice when the products are improved. So I'm very happy that you improve your technologies and products. A jak oceniasz atmosferę na dzisiejszym szkoleniu? Very, very good. Clever, motivated people. Yeah. Jak podoba ci się atmosfera na szkoleniu? Yes, I think all the people is here is interesting in to know the new product in Radbach and the atmosphere is good. Czy takie szkolenie jest potrzebne tobie jako dealerowi? Yes, needed because every additional information are useful for our sales and when we come back in our offices, so it's very useful.